Dzień dobry. Pinacle Studio 24. Jak odwrócić wideo? Chodzi o to, aby nagranie cofało się. Zobaczmy. I tak jak tu mamy Pinacla, pobrałem filmik. O, przepraszam. Trochę może przygłośno. To tutaj mamy taki wskazówkowy bajer, tak? OK, teraz. O! Pójdźmy do samego początku. Tak jak tu mamy. Biblioteka, kanał przedni, pierwszy. Mamy tu taki szybki import. Możemy sobie wybierać różne pliki. I tu. Możemy złapać. I ścieżka jest, tak? W zależności co nam pasuje. Ja już tu ściągnąłem ścieżkę. I jeszcze do tego, żeby móc sobie tutaj ładnie ciąć, jest taka funkcja odłącz audio. Pokażę wam. Wrzucam. Mam prawym. Odłącz audio. Proszę. Wtedy możemy sobie. Jaś, co mi tu? Mogę sobie tutaj działać. Mam. Więc pozwolę sobie cofnąć. Ctrl S. Przepraszam. Ctrl Z. OK. Mamy. I teraz wam pokażę. Tutaj widzicie, mam taki na dole suwaczek. Mogę sobie przesuwać. Jak mi tutaj. Mogę sobie rozciągać. Tak. Powiedzmy tak. Tu jak sobie kliknę. No i mamy miejsce. Jak mamy zaznaczone miejsce, robiąc tutaj taki podziel klip, nawet N mogę nacisnąć. Proszę. Ctrl Z. Cofamy. Kiedy już zaznaczymy obrazek, tak jak tu, na przykład, albo tu jako na nowym, mamy funkcję redaktor. Na końcu mamy mapowanie czasu. Ja tutaj pozwoliłem sobie zrobić coś. Widzieliście? Czekajcie. Za głośno jest. Pauza. Cofniemy się do momentu. Pik, pik, pik. Takie coś mamy, nie? Idzie pierwszy, proszę. I cofnęło się, prawda? Jeszcze raz. Trochę okno powiększymy. Trochę przyciszę, bo to nie o to chodzi, żeśmy tutaj muzę. Wyciąłem element. Było tak. Ten element wyciąłem. Tak i cofnięcie było. I teraz. Ten element skopiowałem, wkleiłem tu i zaznaczyłem odwróć klip. I mamy. Po to też wyciąłem, znaczy przepraszam, odłączyłem ścieżkę dźwiękową audio, żebym mógł tylko obrazem manipulować
i dźwięk, żeby dalej płynął. Powiedzmy, coś tutaj jeszcze mam. Tutaj zrobiłem wstrzymanie. Mamy 10%. Coś takiego dołożyłem. Czekajcie, bo tu mi tu. Tu jeszcze coś takiego chciałem zmontować, żeby wam pokazać. Tu pociąłem też. O, taki efekt. O, rączki. Pyk, pyk, pyk. I tu jest cofnięcie na tych dwóch. Bang, bang. I teraz w zależności, co sobie tu porobimy. Tu mam odwrócenie, tak? Do początku. Pyk. I jakieś tam działania. Można tutaj klatkowanie zwolnić. Pokażę wam, jak zwolnię. Powiedzmy, mamy ten element. Jakiś może coś. Zobaczmy. Tu może. N. Pamiętacie? N. Pyk. Główka działa. Zobaczmy, że tutaj N. Naciśniemy. Zróbmy pyk. Powinien teraz renderować. No i zobaczmy, co on pokazał. No coś tam. Tylko na to wygląda, żeby był. O, spróbujmy coś tu z włosem zrobić. Dobra. Pyk. N. Co mamy dalej? Leci głowa do góry. I N. Co powiecie, że bym zrobił? Ctrl C. O! Skupiał. Tutaj trochę odsunę. Kopiuj. I powiedzmy, gdzie jest wklej? Wklej. Kurczę, Ctrl V. Widzicie? Czasem człowiek zapomina. Ctrl C, Ctrl V. I dojeżdżamy. Snap. Zróbmy tutaj. Tutaj powiedzmy, możemy trochę zwolnić. Tu zróbmy odwrócenie. I powiedzmy, przyspieszymy tak. Zobaczymy, co będzie. Co wy na to? No, wyszło przyspieszenie. To fiolet, róż. Trudno powiedzieć. Powiedzmy, że fioletowy róż. Ok. Więcej wiemy, co tu się dzieje. To co? Zobaczymy, co będzie. Mieliśmy akcję do przodu i do tyłu. Piu! Można się pobawić. Co myślicie? Może jeszcze byśmy. O, może tu coś zwolnimy. Jeszcze pyk. Co nam powie? No dobra, zobaczmy. Spacja. O. To takie. Można bawić się w takie różne bajery. Można jakieś światełka.
Ćwiczyć. Co tu jeszcze możemy mieć? Możemy ciąć w taki sposób, że powiedzmy tu N. Jest tu dziewczyna, macha sobie włoskami. Powiedzmy już tak, N. Ctrl C, Ctrl V i zróbmy Ctrl O, ty, Windows, Ctrl V, dobra. I co mamy tutaj? I coś takiego mamy. Można się pobawić. Więc kochani, myślę, że więcej już nie ma co tutaj bawić się. Tu możemy jeszcze dojechać. Proponuję każdemu gdzieś tam się z tym pobawić. No, powtarzam się. Ale okej, myślę, że wiecie o co chodzi. Następnym razem coś też postaram się pokazać, jak tutaj ogarnąć pinakla. Fajny. Program jest fajny na tyle, że jego cena jest dostępna. Jeśli ktoś tam ma wyobraźnię, to może dużo sobie zdziałać z nim. Pozdrawiam. Pozdrawiam. No i do zobaczenia.